Wolna Polska w wolnym świecie. 9. Festiwal Filmowy. Niepokorni, niezłomni, wyklęci. Witam serdecznie naszych gości. Zaczniemy od tamtej strony. Stan Borys, legenda polskiej muzyki, wokalista. Witamy serdecznie. Pan kapitan Jerzy Stawski. Witamy pana kapitana. Pani dr Katie Gorn, National History Day. Witamy. Arek Gołębiewski, dyrektor Festiwalu Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci. Pan prezydent miasta Gdyni Wojciech Szczury. Witamy, panie prezydencie. Legendarny czeski opozycjonista Józef Maszyn. Witamy serdecznie. Szanowni państwo, jest z nami także Barki Shelley. To basista i wokalista grupy Budgie, jeżeli nie pamiętacie. Tam mamy strefę rockową zdecydowanie. Fajnie być na tym festiwalu gościem, bo można przysłuchiwać się ciekawym rozmowom, oglądać znakomite filmy, brać udział w tym wielkim wydarzeniu. I'm very grateful to Mr. Gobolewski for creating this kind of opportunity for students, because I think the more that they study the past, the more that they understand the present, and the more that they will be our future. Publiczność jest zawsze taka sama. Jak się zgasi światło, to czuć tylko percepcję jakąś publiczności i ducha publiczności. Myślę, że jak zamkniemy oczy i słuchamy piosenki, czy oglądamy film, to udziela się na naszą duszę, na nasze serce tak samo. The old saying is that if you don't understand history, it'll repeat itself and you won't see it coming again, because history does repeat itself. So it's always good to have the children, the young people, to be aware of what can go wrong and how bad it can get. Ja chcę trafić do waszych serc, bo jeżeli ma się 14 lat i sam sobie stawia się, gdzie będę i kiedy będę, każdy dzień będę starał się, wypowiedziałem wojnę osobistą, prywatną moją wojnę, że będę walczył z przejawami i z wrogami naszej ojczyzny. Ja kocham Polskę, to nawet jak to morze kawałek zobaczyłam, to mi się serce radowało, że jest, że to morze jest nasze już z powrotem. I, no, i to Polska nasza. To, bo ja przecież przeszło 50 lat byłam za granicą. Musiałam uciekać. Nie żebym dobrowolnie pojechała, tylko musiałam uciekać. I tęsknota za tym to była okropna. Dziękuję organizatorom, bo jest důležitý, aby se mladí, obzvláště mladí lidé dneska uvědomili, že svoboda není zadarmo. Já jsem vrstevník pana kapitána, možná jsem 4-5 let mladší než on. Ještě počkat, nic jiného, pokud by